Wśród potworów, które pojawiają się w Silent Hill 2, piramidogłowy jest jednym z niewielu o definitywnie męskim wyglądzie, podczas gdy pozostałe zwykle mają cechy żeńskie. Drugim wyjątkiem stanowi Abstract Daddy. Jeśli choć trochę zainteresowała Cię postać piramidogłowego, to zapraszam do dalszej części materiału. Piramidogłowy przypomina bladego mężczyznę ubranego w brudno-białą, pochlapaną krwią szatę, która jest dość podobna do rzeźnickiego fartuchu. Jego najbardziej niezwykłą cechą stanowi wielki hełm w kształcie piramidy, który całkowicie zasłania jego głowę. Piramidalny hełm chroni stwora przed wszelkimi atakami Jamesa, ale wciąż można go nimi spowolnić. Jako broń piramidogłowy używa zazwyczaj wielkiego noża lub lekkiej włóczni. Może też, jak wiele innych potworów występujących w grze, próbować udusić Jamesa. Piramidogłowy nie mówi, lecz chrząka i jęczy. Jest bardzo agresywny. Zabija zarówno potwory, jak i ludzi. Oprócz tego gwałci brutalnie niektóre stwory, jak manekiny i lying creatures. Ale skąd się wziął sam Pyramid Head? Oczywiście były trzy teorie, każda z nich bardzo różni się od siebie. Ale zacznijmy od teorii pierwszej. Pierwsza teoria skupia się wokół Travisa Grady. Travis Grady jest protagonistą w serii Silent Hill Origins. Wydaje się, że kierowca ciężarówki ma niewiele wspólnego z czymś nadnaturalnym, a już na pewno nie z sektą, bogiem ciemności i innymi tego typu sprawami. Cichy i zamknięty w sobie Travis jest jednak chętny do pomocy i z gruntu dobry. Odważny, nie obawia się stanąć twarzą w twarz ze swoją przyszłością skrytą w miasteczku. Jednak to, co tam spotyka, przerasta jego wyobrażenia i przekonuje, że Travis nie jest tylko przypadkowym mężczyzną w sidłach zła. Lecz co sprawiło, że ludzie zaczęli myśleć, że mógłby on być Pyramid Headem? Oczywiście The Butcher. Jest to postać, a raczej potwór, który go ściga od początku gry. Wiele osób uważa, że ten potwór jest ciemną stroną Travisa. Zatem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Travis Grady był seryjnym mordercą. Dlatego w tej teorii ludzie uważają, że Travis zaakceptował siebie jako The Butcher, ukończył maskę i stał się prawdziwym Pyramid Headem. Ciekawą kwestią w tej teorii jest fakt, że w bardzo wczesnym stadium gry, gdy jesteśmy teoretycznie w prawdziwym świecie, zanim wejdziemy do otoczonego mgłą wymiaru Silent Hill, naszym zamiarem jako Travis było włamanie się do domu Leslie Gillespie, aby uratować ją przed płomieniami. Tutaj rzeczywiście widzimy obraz na ścianie, który przedstawia samego Pyramid Heada. Być może jest to odniesienie do tego, kim jest Travis, lecz wciąż jest możliwość, że Pyramid Head istniał już przed Travisem. Fani teorii Travisa Grady podkreślili, że piramidki, które zbieramy w grze po zabiciu każdego mniejszego bossa, łączą się tworząc większą piramidę, która otwiera portal do świata starych bogów. I to właśnie w tym świecie walczymy z ostatnim bossem. Jednak to, co sprawia, że nie wierzę w tą teorię, jest fakt, że Travis Grady w dobrym zakończeniu opuszcza Silent Hill. W części Silent Hill Homecoming Travis rozmawia z protagonistą, zatem wiemy, że udało mu się opuścić to straszne miasto na stałe, a to go wyklucza z bycia Pyramid Headem. Teorią numer 2 jest prastary Bóg. Tak, ta teoria mówi, że Pyramid Head jest po prostu częścią miasta Silent Hill. Jest upadłym aniołem, podobnie jak Valtiel. Valtiel jest potworem, którego widzieliśmy chociażby w drugiej części filmu. Lecz potwór ten posiada charakterystyczny garb, a zamiast piramidy ma w całości obszytą głowę oraz pełno blizn. Poza tym Valtiel porusza się bardzo szybko, a Pyramid Head, którego znamy, jest niesamowicie wolną postacią. Ludzie wciąż wierzą, że mogą być oni po prostu innymi obliczami tego samego boga. Poza tym wyznawcy Valtiela podczas egzekucji zakładają na głowę czerwone narzuty, które również miały kształt podobny do piramidy. Od tego wzięła się ta teoria, gdyż wielu wierzy, że ich złość, okrutność oraz miłość do zadawania bólu stworzyła Pyramid Heada. You're alive!
Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt? Teoria trzecia, która wydaje mi się najbardziej wiarygodna, to poczucie winy Jamesa. Ta teoria mówi, że Pyramid Head jest psychiczną manifestacją Jamesa za zabicie jego żony Mary. Wyznawcy tej teorii wierzą, że James przemierza świat Silent Hill, aby zmierzyć się z własnymi demonami, które w tym przypadku są Pyramid Headem. Maria, która wielokrotnie pojawia się w świecie Silent Hill, jest również psychiczną manifestacją Jamesa, gdyż jest niesamowicie podobna do jego żony, a niemal co chwilę jest mordowana przez Pyramid Heada. Wydaje mi się, że Pyramid Head chciał przez to ukazać Jamesowi prawdę, a gdy James w końcu godzi się z faktem, że to on zamordował swoją żonę, gdy zaakceptował swoje czyny i przyznał się do winy, Pyramid Head się zabił, gdyż jego zadaniem było ukazać prawdę Jamesowi. Hełm piramidogłowego to prawdopodobnie nawiązanie do Jimmy'ego Stone'a, ważnego członka kultu Silent Hill i pierwszej ofiary Waltera Sullivana. Miał on w czasie dopełniania niektórych rytuałów nosić czerwony, trójkątny kaptur, przez co zwano go Czerwonym Diabłem. Przezwisko to często pojawia się we wszystkich częściach gry. Jest możliwe, że wygląd Jimmy'ego Stone'a i piramidogłowego odnosi się do tych samych postaci historycznych. W Silent Hill 2 egzystencja piramidogłowego jest związana z podświadomością Jamesa Sutherlanda. Sprzeczne uczucia bohatera i pragnienie poniesienia kary za śmierć żony sprawiają, że potwór wciąż za nim podąża. Piramidogłowy pełni rolę oprawcy Jamesa, m.in. przez wielokrotne zadawanie śmierci Marii. Oglądanie powtarzanej sceny śmierci kobiety odzwierciedlają jego żonę. To sprawia Jamesowi cierpienie, a jednocześnie przypomina mu o prawdziwej przyczynie zgonu Mary. Po poznaniu prawdy, jednego z zadań piramidogłowego przestaje być aktualne. Po dotarciu do holu hotelowego, James po raz kolejny jest świadkiem niemożliwej do zapobiegnięcia egzekucji Marii. Tym razem oprawców jest dwóch. Jeden z nich stanowi karę za zabicie Mary, a drugi Ediego. Bohater ostatecznie uświadamia sobie, że potrzebował ich z powodu swojej słabości. Był za słaby, aby żyć w świadomości popełnionych czynów i dlatego usunął je ze swojej świadomości. Teraz jednak znajduje w sobie dość siły, aby udźwignąć ciężar swoich grzechów i pokonać swoich prześladowców. Po tym stwierdzeniu piramidogłowi stają się wrażliwi na ataki Jamesa, a wreszcie przebijają się wzajemnie włóczniami, uwalniając się w ten sposób od swoich ról. Są oni bowiem jednocześnie ofiarami i karzącymi zbrodnię. Oto czym był Pyramid Head. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Przytą głowę oraz pełno blizn. Poza tym Valtiel porusza się bardzo szybko, a Pyramid Head, którego znamy, jest niesamowicie wolną postacią. Ludzie wciąż wierzą, że mogą być oni po prostu innymi obliczami tego samego Boga. Poza tym wyznawcy Valtiela podczas egzekucji zakładają na głowę czerwone narzuty, które również miały kształt podobny do piramidy. Od tego wzięła się ta teoria, gdyż wielu wierzy, że ich złość, okrutność oraz miłość do zadawania bólu stworzyła Pyramid Heada. You're alive! Maria! I thought that thing killed you! Are you hurt? Teoria trzecia, która wydaje mi się najbardziej wiarygodna, to poczucie winy Jamesa. Ta teoria mówi, że Pyramid Head jest psychiczną manifestacją Jamesa za zabicie jego żony Mary. Wyznawcy tej teorii wierzą, że James przemierza świat Silent Hill, aby zmierzyć się z własnymi demonami, które w tym przypadku są Pyramid Headem. Maria, która wielokrotnie pojawia się w świecie Silent Hill, jest również psychiczną manifestacją Jamesa,
gdyż jest niesamowicie podobna do jego żony, a niemal co chwilę jest mordowana przez Pyramid Head'a. Wydaje mi się, że Pyramid Head chciał przez to ukazać Jamesowi prawdę, a gdy James w końcu godzi się z faktem, że to on zamordował swoją żonę, gdy zaakceptował swoje czyny i przyznał się do winy, Pyramid Head się zabił, gdyż jego zadaniem było ukazać prawdę Jamesowi. Wiem, że Travis zaakceptował siebie jako The Butcher, ukończył maskę i stał się prawdziwym Pyramid Headem. Ciekawą kwestią w tej teorii jest fakt, że w bardzo wczesnym stadium gry, gdy jesteśmy teoretycznie w prawdziwym świecie, zanim wejdziemy do otoczonego mgłą wymiaru Silent Hill, naszym zamiarem jako Travis było włamanie się do domu Leslie Gillespie, aby uratować ją przed płomieniami. Tutaj rzeczywiście widzimy obraz na ścianie, który przedstawia samego Pyramid Head'a. Być może jest to odniesienie do tego, kim jest Travis, lecz wciąż jest możliwość, że Pyramid Head istniał już przed Travisem. Fani teorii Travisa Grady podkreślili, że piramidki, które zbieramy w grze po zabiciu każdego mniejszego bossa, łączą się tworząc większą piramidę, która otwiera portal do świata starych bogów. I to właśnie w tym świecie walczymy z ostatnim bossem. Jednak to, co sprawia, że nie wierzę w tą teorię, jest fakt, że Travis Grady w dobrym zakończeniu opuszcza Silent Hill. W części Silent Hill Homecoming Travis rozmawia z protagonistą, zatem wiemy, że udało mu się opuścić to straszne miasto na stałe, a to go wyklucza z bycia Pyramid Headem. Teorią numer 2 jest prastary Bóg. Tak, ta teoria mówi, że Pyramid Head jest po prostu częścią miasta Silent Hill. Jest upadłym aniołem, podobnie jak Valtiel. Valtiel jest potworem, którego widzieliśmy chociażby w drugiej części filmu. Lecz potwór ten posiada charakterystyczny garb, a zamiast piramidy ma w całości Wśród potworów, które pojawiają się w Silent Hill 2, piramidogłowy jest jednym z niewielu o definitywnie męskim wyglądzie. Podczas gdy pozostałe zwykle mają cechy żeńskie. Drugim wyjątkiem stanowi Abstract Daddy. Jeśli choć trochę zainteresowała Cię postać piramidogłowego, to zapraszam do dalszej części materiału. Piramidogłowy przypomina bladego mężczyznę ubranego w brudno-białą, pochlapaną krwią szatę, która jest dość podobna do rzeźnickiego fartuchu. Jego najbardziej niezwykłą cechą stanowi wielki hełm w kształcie piramidy, który całkowicie zasłania jego głowę. Piramidalny hełm chroni stwora przed wszelkimi atakami Jamesa, ale wciąż można go nimi spowolnić. Jako broń piramidogłowy używa zazwyczaj wielkiego noża lub lekkiej włóczni. Może też, jak wiele innych potworów występujących w grze, próbować udusić Jamesa. Piramidogłowy nie mówi, lecz chrząka i jęczy. Jest bardzo agresywny. Zabija zarówno potwory, jak i ludzi. Oprócz tego gwałci brutalnie niektóre stwory, jak manekiny i lying creatures. Ale skąd się wziął sam Pyramid Head? Oczywiście były 3 teorie, każda z nich bardzo różni się od siebie. Ale zacznijmy od teorii pierwszej. Pierwsza teoria skupia się wokół Travisa Grady. Travis Grady jest protagonistą w serii Silent Hill Origins. Wydaje się, że kierowca ciężarówki ma niewiele wspólnego z czymś nadnaturalnym, a już na pewno nie z sektą, bogiem ciemności i innymi tego typu sprawami. Cichy i zamknięty w sobie Travis jest jednak chętny do pomocy i z gruntu dobry. Odważny, nie obawia się stanąć twarzą w twarz ze swoją przyszłością skrytą w miasteczku. Jednak to, co tam spotyka, przerasta jego wyobrażenia i przekonuje, że Travis nie jest tylko przypadkowym mężczyzną w sidłach zła. Lecz co sprawiło, że ludzie zaczęli myśleć, że mógłby on być Pyramid Headem? Oczywiście The Butcher. Jest to postać, a raczej potwór, który go ściga od początku gry. Wiele osób uważa, że ten potwór jest ciemną stroną Travisa.
Zatem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Travis Grady był seryjnym mordercą. Dlatego w tej teorii ludzie uważają... Hełm piramidogłowego to prawdopodobnie nawiązanie do Jimmy'ego Stone'a, ważnego członka kultu Silent Hill i pierwszej ofiary Waltera Sullivana. Miał on w czasie dopełniania niektórych rytuałów nosić czerwony, trójkątny kaptur, przez co zwano go Czerwonym Diabłem. Przezwisko to często pojawia się we wszystkich częściach gry. Jest możliwe, że wygląd Jimmy'ego Stone'a i piramidogłowego odnosi się do tych samych postaci historycznych. W Silent Hill 2 egzystencja piramidogłowego jest związana z podświadomością Jamesa Sutherlanda. Sprzeczne uczucia bohatera i pragnienie poniesienia kary za śmierć żony sprawiają, że potwór wciąż za nim podąża. Piramidogłowy pełni rolę oprawcy Jamesa, m.in. przez wielokrotne zadawanie śmierci Marii. Oglądanie powtarzanej sceny śmierci kobiety odzwierciedlają jego żonę. To sprawia Jamesowi cierpienie, a jednocześnie przypomina mu o prawdziwej przyczynie zgonu Mary. Po poznaniu prawdy, jednego z zadań piramidogłowego przestaje być aktualne. Po dotarciu do holu hotelowego, James po raz kolejny jest świadkiem niemożliwej do zapobiegnięcia egzekucji Marii. Tym razem oprawców jest dwóch. Jeden z nich stanowi karę za zabicie Mary, a drugi Ediego. Bohater ostatecznie uświadamia sobie, że potrzebował ich z powodu swojej słabości. Był za słaby, aby żyć w świadomości popełnionych czynów i dlatego usunął je ze swojej świadomości.